22 września obchodziliśmy Europejski Dzień bez samochodu. Idea powstała w 2000 roku. Zapoczątkowały to Francja oraz Wielka Brytania. Do Polski stosunkowo szybko dotarła ta moda na tą imprezę, bo już w 2004 roku. Międzynarodowa kampania ekologiczna Europejski Dzień bez samochodu ma za zadanie zwrócić naszą uwagę na negatywne dla środowiska skutki korzystania z samochodów oraz przekonać kierowców do wyboru alternatywnych sposobów transportu, takich jak środki komunikacji miejskiej, rowery, rolki lub spacery. Miasto Gliwice już po raz kolejny postanowiło przyłączyć się do tej szczytnej inicjatywy. Akcja, w której uczestniczyła gliwicka młodzież i pedagodzy, została zorganizowana przez miasto Gliwice i rozpoczęła się o godzinie 12 na rynku. Skąd najmłodsi w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów przemaszerowali ulicami miasta na Plac Krakowski. Tam czekały na nich liczne sportowe atrakcje z nagrodami. W Gliwicach od wielu lat staramy się angażować gliwicką młodzież z gliwickich placówek oświatowych. W tym roku udało się już znowu około 500 osób zaprosić na tą imprezę. Widząc wielkie zaangażowanie młodzieży w promocję zdrowego trybu życia i ruchu bez samochodów, postanowiliśmy zapytać, co sądzą o takiej akcji i jakie są alternatywy dla korzystania z samochodów w naszym mieście. Moim zdaniem taki dzień jest też dobry dla środowiska, bo im mniej samochodów jeździ, tym mniej zanieczyszczamy ziemię. No i przyda się czasem taki dzień bez jazdy samochodem, tylko na przykład jazdy rowerem. Żeby chociaż na ten jeden dzień odstawić te pojazdy i na przykład przyjechać sobie tutaj i razem świętować. Przypomnieć sobie o tym, że jednak samochody to jest coś, co wytwarza spaliny i to jednak trochę zanieczyszcza środowisko. No po prostu nikt nie musi siedzieć w samochodzie, każdy się rusza, jednoczymy się, można powiedzieć, także przynajmniej coś robimy, a nie tylko siedzimy i jeździmy samochodem. No mogą pojeździć sobie na tym rowerze, mogą się wybrać na przykład do lasu na tym rowerze. Można pochodzić, jeździć rowerem. I no po prostu przynajmniej nie ma żadnych zanieczyszczeń. Bo to jest ekologia, bo auta powodują zanieczyszczenia, a rower nie. Myślę, że dobre, bo można się dotlenić. To jest też taki dzień trochę, bo bez spalin wtedy jest. No głównie takie pokazanie, że bez samochodu da się żyć. Osoby, które zdecydowały się na zmianę środka transportu i wybrały na przykład rower, mogą liczyć na coraz większe ułatwienia oferowane przez miasto Gliwice. No jeśli chodzi o Gliwice, co roku zwiększa się ilość ścieżek rowerowych. To jest na pewno in plus. Natomiast kolejnym elementem, który jest w fazie przygotowywawczej, to wypożyczalnia rowerów. Tak jak to ma miejsce w wielu europejskich miastach, tak i u nas w Gliwicach będzie taka możliwość za niewielką opłatą wypożyczenia roweru.